Cześć, to jestem Farel i witam w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku zrobimy... Kogo niesie w koronaferię? Czekajcie. Ej! Kurier do mnie przyszedł i przyniósł mi paczkę. From United Kingdom. Tylko, że już nie ma opakowania, bo zdjąłem. Czarny Mystery Box. No jestem mega ciekawy, co w nim się znajduje. To co, moi drodzy, zróbmy jakiś opening! Okej, otwórzmy sobie to pudełko. Dobra, jesteś w środku. Od Brawl Stars, czyli od Supercella. Wow! A cóż to takiego? Spójrzcie, mordeczki, na to. Jakieś tajemnicze pudełko. Tak to wygląda. Tutaj jest napisane Icit Cez Paris, coś po francusku z pewnością. Ja francuskiego niestety nie znam, jeżeli ktoś wie, co to znaczy, niech napisze w komentarzu. Okej, otwieramy i co my tu mamy? Good luck, have fun in the PSG Cup Challenge. Taki oto bilecik, tutaj jest napisane Brawl Stars Official Partner, okej. Odłóżmy na bok, tutaj mamy puzelki, jakieś puzelki, a to jest ramka na puzelki. Dobra, za chwileczkę sobie te puzzle ułożę i pokażę wam, jaki wyszedł obrazek. Lecimy dalej i uwaga, moi drodzy, co to będzie? Nie wierzę, nie wierzę. Koszulka z napisem Farel. Spójrzcie tylko na to, jak to kozacko wygląda. I to jest koszulka Paris Saint-Germain. Ja dziękuję. Najacza, najacza, gościu. Oficjalna koszulka z napisem Farel. Nie, no nie mam pytań. Dziękuję, dziękuję. Kochany Supercellu, dziękuję za taki przepiękny prezent. Dobra, moi drodzy, czy coś jeszcze jest? No niestety nic już nie ma. Tak to wyglądało. Przecudowny prezent. Ja dziękuję. Takie pudełeczko kozackie. Gdzieś trafi pewnie na półeczkę. No to co? Czas przymierzyć koszulkę. Woo! Ale jeszcze na szybko ogłośmy wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na 50 zł PSC. W tym momencie wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca, a to mordeczko, bardzo serdecznie gratuluję. Odezwij się do mnie na maila, a ja ci wyślę 5 dyszek. Okej, moi drodzy, mam nadzieję, że jest mnie dobrze widać. To teraz przymierzmy koszulkę od Supercella. Woo! Wow! Spójrzcie tylko na to, jaka jest przekozacka. Na takiego byczka jak ja się zmieściła. Dobra. Ej, coś mi ugryzło? A nie! To triceps. Dobra. Wariaty. Spójrzcie, jak to wygląda. Koszuleczka. Od dzisiaj jestem wielkim panem Paris Saint-Germain. Wow! Także, moi drodzy, przerzucam się z Barcelony na PSG. Tak wygląda z tyłu. Plecki. Te sprawy. Nie no. Moim zdaniem, sztosik. Od dzisiaj kibicuję. Wyobraźcie sobie teraz Farela na stadionie i krzyczy: Neymar! Neymar! Nie pamiętam, kto tam jeszcze gra. Di Maria! Di Maria! Powiem wam teraz, że jestem w pełni gotowy na Brawl Stars Championship Challenge, a ta Shelly PSG zostanie odblokowana bez najmniejszego problemu. Właśnie skończyłem układać puzzle. Puzzle przedstawiają ekran wczytywania do Brawl Stars. Jest tutaj... Była tutaj Shelly... I Dynamic, taki sam ekran wczytywania, jak teraz wam się pojawia, kiedy odpalacie telefon, no to ja muszę jeszcze raz to ułożyć. Dziękuję bardzo. Okej, moi drodzy, dziś zagramy sobie moją kochaną Jackie, którą też możemy sobie, myślę, ulepszyć. Otwórzmy sobie kilka skrzyneczek, dlaczego by nie, nazbierajmy punktów do niej. Okej, otwórzmy sobie cztery big boxiki. O, gemy poleciały pięknie, jeszcze jeden big boxik otworzymy. Teraz sobie pootwieramy małe skrzyneczki. Może wypadnie też nam jakiś gadżecik. Otwórzmy sobie, nie wiem, ile jest, 10 małych skrzynek? Dobra, pyk, pyk, pyk. Kolejna, nic ciekawego nie leci. Bardzo mało punktów, po ile tylko? Dobra, tu 25, a tam chyba spadły tylko 6? Tak, plus 6, no to jest jakiś dramat. Dobra, sprawdźmy, czy możemy ulepszyć. Możemy ulepszyć 480. No i, moi drodzy, mamy ją na poziomie mocy 7. Brakuje nam, no, jeszcze troszeczkę punktów. Ja bym jeszcze tych skrzynek troszeczkę otworzył. Cyk, cyk, klejnoty. Czy coś ciekawego nam wypadnie? Jeszcze 5 skrzynek sobie otwórzmy, żeby dozbierać tych punktów. A później myślę, że możemy otworzyć sobie z kilka jeszcze big boxików. Bardzo mało leci tych punktów mocy. Dobra, plus 10. Mam ile na niej już? 231 na 340, dobra, big box i uwaga, bonus, 5 gemów, przepraszam. Nice, kolejny big box, punkty do Jackie, no z big boxów to idzie. Kolejny big box, plus 47, okej, czy będzie poziom? Tak, jest już poziom, więc soczyście, 800 golda inwestujemy, mamy Jackie na poziomie 8. Dobra, brakuje mi jeszcze tylko 550 punktów, żeby ją wymaksować, no ale na razie mi się wydaje, że starczy, nie maksujemy jej do końca.
w następnym odcinku sobie ją wymaksujemy. I też chcę zrobić dla was taki odcinek. Dajcie znać w komentarzu, czy byście chcieli odcinek, gdzie będę testował każdy gadżet i będę na każdy gadżet przeznaczał jeden odcinek. Na przykład gadżet do Jackie, gadżet do Bibi i tak dalej, i tak dalej. I też będę je mieszał z różnymi star powerami, więc na przykład pierwszy star power od Bibi plus gadżet od Bibi. I który zestaw będzie lepszy? Jeżeli słyszycie co jakiś czas jakieś tutaj dziwne odgłosy, no to niestety, ale klimatyzację u sąsiada montują i może tak przez chwilę właśnie mi tutaj skrzeczeć. Także przepraszam was bardzo. Dobra, jestem tutaj w tych krzakach i powiem wam, że jest przypał, bo moja postać nie jest jakoś super szybka, a taka Ems, no może mnie tutaj zaskoczyć. Właśnie, co to był? Jackie, okej. Ems, raz, dwa, trzy, leżysz! Dobra, moje cuby. Szkoda, że tego cuba jeszcze skroiła. No ale dobra, nie można mieć wszystkiego. Raz, dwa, pięknie, Jezuniu, jaka ona jest mocna, jak podjeżdża. O nie, bomba. Dobra, dałem sobie płaszcz ochronny przez chwilę na tym ulcie. Kozacko. Na chwilę się wycofamy. Mamy 9000 życia na 4 cubach. To jest naprawdę sporo, jeżeli chodzi o taką postać. No ale wiadomo, ta postać jest przewidywalna. Ona musi podejść, żeby zaatakować. Coś typu El Primo, dlatego musi mieć dużo życia. Bomba. Uda mi się pokonać. Dawaj, Farel. Teraz ja ulta odpalam. Nie uciekniesz mi. I gin. Tak jest. Woo! Jeju. Myślałem, że już zginę, ale na szczęście się udało przeżyć. Dobra, bomba. I Jackie. I jeszcze ulcik na koniec. Dobra, jakoś udało mi się spocić tą gierkę. Powiem wam tak, ciężka mapa, jeżeli chodzi o Jackie. No ale trudno, no co. Pogramy sobie dzisiaj jeszcze nią. Zagrajmy sobie teraz Brawlbola. Powiem wam, że to może być ciekawe. Jak widzicie, w Brawlbolu jest długie wyszukiwanie. A nie, jednak szybko wskoczyło, szósteczka. I mamy znowu 3 Jackie w drużynie. Jak to jest szybki win, mi się wydaje. Bomba w broka. O nie, co my tutaj robimy? Dobra, tyk. Podaj. Kagan, podaj! No nie, no sam musisz strzelić, tak? To fajnie, że musisz sam strzelić. Dobra, bieg do bramki. Na łatwiznie totalnej. No co tu się dzieje? Dobra, teraz ja z tej strony lecę. Tu mamy Daryla z... Aha, dobra, byli chłopaki. Brawler, dawaj, podaj. Podaj, no nie, no sam chcę strzelić gola, tak? Dobra, po koźle, bomba! Nie trafiłem, co jest? Halo? Gdzie ta piłka? Aha! No to pięknie mi rozwalili. Chyba już mi więcej nie podadzą, chłopaki. Bomba do Brawlera. Brawler, co ty śpisz, byku? Nie no, żarty jakieś, nie? Gol. Okej, okay. Myślałem, że już to przegramy. Ja dziękuję. Jak ja tutaj zgłaszam gotowość z tą ekipą. Ta ekipa jest najlepsza. No niestety jeden ziomek się wyłamał, no ale zagramy jeszcze jednego Brawlbola. Może znowu nam dołączy Jackie, albo niech dołączy nam, coś na daleko by się przydało. Lecimy. W drużynie przeciwnej... A! Dołączyło na Ems, a w drużynie przeciwnej jest 8-bit i takie tam. Dobra, powiem wam tak, Ems jak najbardziej spoko, bo będzie tutaj wszystkich oczywiście blokowała swoim gazem. Dobra, podaj. Charms niestety nie żyje. Przejmuję piłkę. Idź tam wyjaśnij Brawler wszystkich. Okej. Sorki za sąsiada jeszcze raz, coraz bardziej nawala tym udarem. No ale co zrobić? Coś tam wierci. Ja cały czas jestem przy piłce na luzaku. Postaram się to jak najdłużej przejść. Okej, strzelam tu, nokautuję typka. Przyciągam go, chodź. 8-bitowy, gdzie? Raz. I gol, po słupku, tak. Pięknie. Lecimy z drugą połową. Tutaj 8-bitowiec. Bomba, pięknie. Powiem wam, że takie wiercenie mnie totalnie rozprasza, serio. Bardzo mocno mnie rozprasza. Nie wiem jak to się nagra, kurczę. Mam nadzieję, że nie będzie tego jakoś super mocno słychać. O, zaczyna znowu. No kurczę, to są chyba jakieś jaja. Bomba z tą B. Gol! Łatwiutko, moi drodzy. Okej, moi drodzy, teraz zagramy sobie duo z randomikiem. Dlaczego by nie? Mam nadzieję, że fajnego duo partnera mi dobierze. Kogo my tu mamy? Dynamite? Nie, co to jest? A, Jean! Jeju, nie poznałem go, bo stał za tą kamienną ścianą, w ogóle go nie widziałem. Zobaczcie, ile ja mam życia. Mam 7400-800 już życia, a taki Jean ma tylko 4000, więc ja mam prawie dwa razy tyle, co on. Wow.
więc Jackie jest naprawdę mocarna, ale coś mi się wydaje, jeszcze będziecie wspominali słowa Farrella, że dostanie nerfa i pewnie jej HP zmniejszą, albo tą osłonkę, kiedy używa ulta, nie? No ale zobaczymy, zobaczymy. O kurczę, kolejna Jackie. O, wspaniale. Muszę się wycofać, wiecie? Muszę się wycofać. Dobra. Gdzie Mortis? Gdzie? Chodź tutaj! Dobra, leży. Wszystko kroję, uciekam. To jest coś wspaniałego. Ta Jackie to jest coś wspaniałego, naprawdę. Już mam 10225 życia. Tutaj będzie gdzieś jakaś Jackie, ja wam mówię. Kolejna B. Ja bym ich zamknął. Dobra, jak ja na nich wchodzę na ostro. Pach. Na hita! No nie mam pytań. Jean, idź od drugiej strony i odetnij mu drogę. Dobra, kozak, idę tędy. Idź tamtędy, pięknie. No musisz stawić czoła teraz. Nie, jednak się wycofał, bo Ems go niestety pogoniła. 10 Ems? O kurczę, 10 Ems, no faktycznie to jest dużo. To jest dużo, tu mam jeszcze 8-bita. Kroję to, kroję to. Dobra. Na spokojnie, na spokojnie. Trzeba by było tą Ems poobijać. Pierw. Nie, ten Jean padnie, on jest jakiś, nie wiem, ciemny troszeczkę. Nie pchaj się, gościu, masz za mało HP. Ja tą Ems na blisko muszę zrobić, a to będzie mega ciężkie. Jeszcze ten 8-bitowiec będzie kontrował pewnie. Ten Jean musiałby 8-bitowca przyciągnąć i ja musiałbym go zabić. I wtedy można wojować, nie? Dobra. Dobra, i teraz ulcik znowu. Przyciągamy, bomba i bomba. Wow, 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 go, go, go! Jeju, widzieliście to? O mały włos! I ta MZ mogłaby tutaj namieszać i byśmy mieli jeszcze drugie miejsce. Ale udało się zająć pierwsze miejsce, jestem mega zadowolony. Jackie póki co się sprawuje, mimo że nie jest jeszcze ulepszona na full. I to było na tyle z tego odcinka. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i chciałem was jeszcze raz przeprosić za to wiercenie w ścianach. No ale niestety takie są uroki życia w wspólnocie mieszkaniowej, czyli w bloku. Także moi drodzy, ja wam dziękuję jeszcze raz. Widzimy się w kolejnym odcinku i oczekujcie odcinka o gadżetach. O, słychać wiercenie. Trzymajcie się. Cześć!